dobry, witam panów. Witamy w kolejnym odcinku EduKonty. Będziemy mówić o innowacji. Jeden dolar wydany w Kalifornii na innowacje, na R&D, generuje 4 dolary zysku dla stanu. Jedna złotówka wydana w Polsce na innowacje? Nie wiem. Ale zapytam moich gości. Mariusz Strzecha, naukowiec, przedsiębiorca i wynalazca. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Ślązak, menadżer innowacji ekologicznych. Dzień dobry. I Paweł Grzegorczyk, ekonomista i politolog. Dzień dobry. Więc wracając do tego pytania, dlaczego jest tak źle, a może nie jest źle w Polsce z innowacjami? Moim zdaniem się poprawia. Świadomość też ludzi rośnie. W Polsce niestety często mylone jest innowacja z wynalazkiem, bo to, że coś jest innowacyjne, to nie znaczy, że to jest ogromnie przełomowe jakieś osiągnięcie czy wymyślenie nowego urządzenia, rozwiązania. Świadomość też rośnie. Poszło za tym wreszcie też prawo. To, o czym wspominałem przed nagraniem, że jest coś takiego jak IP Box, czyli ulga dla przedsiębiorców. Jak to działa? Ulga dla przedsiębiorców przysługuje wtedy, kiedy przedsiębiorca udowodni, że posiada prawa autorskie, know-how, do swojego autorskiego, innowacyjnego rozwiązania. To może być oczywiście wzór użytkowy, to może być wynalazek, to może być oprogramowanie, to też jest ciekawostka, to jest nowość, bo zmieniły się pewne ustawy, które to zapewniają, więc wystarczy, że na przykład urządzenie jest w oparciu o oprogramowanie, prawda, i bez niego nie może integralnie działać. Jeżeli ktoś jest autorem tego oprogramowania i oczywiście odpowiednie formalności spełni, to od jutra może zaliczyć wszystkie koszty i w poczet zwrotu podatku, to raz, a dwa, może płacić zamiast 19% podatku dochodowego tylko 5%. To brzmi jak sen, można powiedzieć, dla przedsiębiorców. No ale w Europie to funkcjonuje. U nas to weszło w styczniu tego roku. I co? I wiele przedsiębiorców się na to decyduje? Niestety jeszcze dużo przedsiębiorców o tym nie wie. Czyli jednak problem z innowacjami i wdrożeniami innowacji jest. Czy Polacy wbrew pozorom składają mało wniosków patentowych do urzędów w porównaniu do innych państw? Statystyki są zatrważające. Czemu? Powodów jest wynalazca. No, czy ja wiem? Znaczy inaczej. Sam jakiś czas temu jedno czy drugie związanie opracowałem razem z zespołem i nagle dla nas było to tak proste, że nie sądziliśmy, że podobnego rozwiązania nie ma na świecie. I nie pomyśleliśmy o tym, że zanim to komukolwiek pokażemy, trzeba się ochronić. Dzisiaj bogatsze doświadczenie wiem, że trzeba. Najpierw szukamy, patrzymy, czy podobne rozwiązania istnieją, czy ktoś czegoś nie zrobił. Potem zgłaszamy ochronę, a dopiero potem to komukolwiek pokazujemy. Oczywiście plus jest taki, że wróciło pierwszeństwo z wystawy. Czyli jeżeli są targi, które mają rangę międzynarodową, na przykład jedna z moich firm to jest firma Koordynacja, gdzie produkujemy, dystrybuujemy sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i podologiczny. I wystarczy, że przed targami zgłosi się do rzecznika patentowego, że będzie się korzystało z tak zwanego prawa pierwszeństwa z wystawy i potem przedsiębiorca, wynalazca ma pół roku czasu na spokojnie, żeby to, co pokazał, stosownie zabezpieczyć, opisać, zgłosić. No tak, ale wynalazki to także takie bardziej systemowe działanie. Nie można mówić o wynalazkach w XXI wieku bez dużych ośrodków naukowych. Czy w Polsce to działa? Prawdopodobnie trzeba spojrzeć na to z perspektywy makro. I ja jako osoba, która na co dzień przygląda się projektom technologicznym i też pracownik funduszu inwestycyjnego, który inwestuje w nowe technologie, mogę śmiało powiedzieć, że mamy w pewnych sektorach, na przykład w przemyśle, w sektorze medycznym, w sektorze kosmicznym, mamy pomysły, które są i firmy technologiczne, które są innowacyjne w skali Europy i świata. Jakby oczywiście jest sporo pomysłów, które mają potencjał do bycia tak zwanymi jednorożcami, czyli firmami wycenianymi na powyżej 1 miliarda dolarów. Natomiast z drugiej strony, jeśli patrzeć na całość systemu, to prawda, że pod względem patentów wypadamy słabo w skali Europy. To wszystko prawda, że nasz system komercjalizacji technologii na uczelniach wyższych jest nieefektywny. Natomiast oczywiście musimy mieć z tyłu głowy świadomość, że jeśli chodzi o taką stricte innowacyjną działalność, my mamy pewne brzemię, mamy pewną historię trudną. Mamy ostatnie 30 lat, w którym wolny rynek dopiero i takie śmiałe przedsiębiorczość się w Polsce rozwijała i nie możemy
nie możemy tego o tym zapominać. A taka stricte mocna polityka publiczna nastawiona na innowacje w Polsce to jest ostatnie 10 lat, więc jakby musimy analizować perspektywę tą ostatnią 10-letnią, moim zdaniem. Nie było pieniędzy dziś, 30 lat temu, czy po prostu to są zaniedbania sięgające? To może ja. Zagęszczenie kapitału miało inny charakter. Polityka fiskalna i monetarna rządu miała zupełnie inny charakter. Rada Polityki Pieniężnej stosująca wysokie stopy procentowe de facto była zmuszona do tego przez inflację, ale przez otoczenie makroekonomiczne była zmuszona do tego, żeby utrzymywać wysokie stopy procentowe. To nie działa dobrze na poziom innowacji, na poziom składanych patentów. To wiemy od lat 40. właściwie od tak zwanych trójkątów Hayeka, bo im wyższe stopy procentowe, tym większa tendencja wśród inwestorów do tego, żeby inwestować środki w odtwórcze i finalne fazy produkcji przemysłowej, a nie w rozwój, badania i innowacje naukowe. Tak naprawdę świat spadających i niskich stóp procentowych zaczął się z wielkim kryzysem 2008 roku i to jest paradoksalnie też okres w Polsce, kiedy my zaczęliśmy zarówno z punktu widzenia polityki rządowej, europejskiej, jak i z punktu widzenia lokalnych przedsiębiorców, szczególnie tych większych, zaczęliśmy myśleć o implementacji innowacji, ale tych technologicznych, bo jest jeszcze druga warstwa, nazwijmy to innowacji, użyjmy tego pojęcia, to są innowacje zarządcze, biznesowe, prawne i procesowe. I tutaj mamy 80% firm w Polsce twierdzi, że są innowacyjne, natomiast jeśli zapytamy ich o doprecyzowanie tego, na czym by ta innowacja polegała, to ponad 50% firm odpowie, że przynajmniej menedżerów tych firm odpowie, że te innowacje polegają na innowacyjnym podejściu do sposobu zarządzania zespołem, produktem, procesem produkcyjnym. To znaczy, że te innowacje ukryte są w czymś innym niż bezpośrednio w produkcie. Ja sugeruję na moment wrócić do tego pytania, bo ono jest bardzo ciekawe. Mniej więcej brzmi tak, czy dało się zrobić więcej. I to jest jakby ciągle ta perspektywa państwowa, taka perspektywa makroekonomiczna. I ja w ramach jakichś działań naukowych staram się analizować przykłady państw peryferyjnych, które w bardzo krótkim czasie, w kontekście kilkudziesięciu lat, zrobiły skok cywilizacyjny, naukowo, nazywa się to cudami gospodarczymi. I bardzo ciekawym przykładem jest Korea Południowa, która bardzo mocno postawiła na inkubację tego sektora technologicznego jeszcze w latach 70. i 60. I oczywiście, więc jakby odpowiadając na to pytanie, czy w Polsce dało się zrobić więcej, oczywiście, że dało się zrobić więcej, natomiast w tym czasie walczyliśmy zupełnie, w latach 90. po transformacji ustrojowej walczyliśmy z innymi problemami i nie było aż takich wizjonerów, aż tak sprzyjającej sytuacji, jak na przykład w Korei Południowej, czyli kraju, który jest jednym z najlepszych pod względem rozwoju innowacji. I tutaj bardzo ciekawym przykładem jest porównanie, ile patentu o zasięgu międzynarodowym zgłaszamy rocznie w Polsce, a w Korei Południowej. W Korei Południowej jedna z największych firm, czyli Samsung, zgłasza ich 140 tysięcy rocznie. W Polsce jest to kilka tysięcy w perspektywie kraju. Więc jakby my mówimy o bardzo dużej dysproporcji. My w kontekście działań, w kontekście polityki innowacji jesteśmy na samym początku tej drogi, mam takie wrażenie, ale Polacy są bardzo dobrymi programistami, bardzo dobrymi inżynierami, więc jakby mamy wszystko, żeby w kilka lat doprowadzić do transformacji i znalezienia się zupełnie w innym miejscu. Pytanie, gdzie agregować ten rozwój? Czy on powinien być jakby tak rozdysponowany równomiernie, czy raczej w dużych ośrodkach naukowych, przy dużych placówkach badawczych? Dzisiaj wygląda to troszkę tak, ja powiem też z punktu widzenia wykładowcy akademickiego. Sam też wykładam od x lat na uczelni, jednej i drugiej. Dzisiaj próbuje się w Polsce zainkubować, połączyć efekt synergii uczelni z firmami, ale i tak nadal jest często, że to przedsiębiorca przychodzi do uczelni z rozwiązaniem jakiegoś problemu. Na szczęście teraz pojawiają się takie zalążki, że jest konsorcjum, że wręcz musi powstać, żeby projekt był badawczo-rozwojowo-wdrożeniowy, no to musi być połączenie strefy biznesu, nauki i tego kogoś, kto dał ten zalążek, ten początek. To przychodzi
ktoś, kto ma pomysł na zrobienie czegoś, ale oczywiście po drodze jest walidacja, jest zrobienie badań. Znaczy uczelnie nie mogą być odseparowane od rynku, bo to prowadzi do patologii. No ale nie, chyba nie wszystkie dziedziny muszą być sprzężone z rynkiem. No, bo... Oczywiście, że nie. Znaczy, ja generalnie uważam, że wszystkie dziedziny muszą być sprzężone z rynkiem. Pytanie, w którym momencie na poziomie konkretów, na poziomie działań realnych, biznesowych, one powinny się spotkać. Bo jeśli chodzi o wzajemne wymienianie się uwagami, weryfikację, czy dane prace mają sens w kontekście wdrożeń biznesowych, to powinno się odbywać na każdym etapie. Natomiast nie powinniśmy zostawiać uczelni wyższych samych sobie. To jest, uczelnie wyższe są super miejscami do generowania wielu pomysłów, natomiast czasem te pomysły trafiają do kosza właśnie dlatego, że nie są nikomu potrzebne. I właśnie w tym kontekście powinien pojawić się biznes, który ma codzienny kontakt z klientem, wie, czego klienci zazwyczaj potrzebują i dzięki technologicznym umiejętnościom wykładowców i pracowników uczelni wyższych w połączeniu z biznesem, który ma kontakt z klientem, może powstać coś dobrego, dlatego to nie jest przykład. A nie ma tu konfliktu między oczekiwaniami biznesmena? To zabrzmi bardzo sztampowo, ale wracamy do cytatu Henry'ego Forda, który wszyscy na pewno pamiętają. Gdybym zapytał moich klientów, czego oczekują, podpowiedzieliby, że szybszego konia albo powozu. Właśnie z tym przychodzą przedsiębiorcy, jak rozumiem. To zależy jak spojrzymy na samo zagadnienie ekonomii, czy to jednak jest kwestia podaży, czy stymulowania popytu. W moim osobistym przeświadczeniu, ale na to też wskazują badania i na to też wskazują fakty, w Polsce innowacje w latach 90. 2000 nie były do końca potrzebne ze względu na to, że doskonale gospodarka radziła sobie w zastraszającym tempie, rozwijając się dzięki kapitałowi zewnętrznemu, wpływowi kapitału zewnętrznego, inwestycjach zagranicznych, bezpośrednich i tradycyjnym formom prowadzenia biznesu. I tych mocy intelektualnych zabrakło trochę na innowacje technologiczne. Czy rozumiem, że musieliśmy budować ten fundament finansowy, jakby fundament państwowy, który mamy w tej chwili? Kluczem jest zagęszczenie kapitał i dostępność środków. No dobrze, ale już mamy ja się kompletnie nie zgadzam, bo to jest... Użyjmy porównania w postaci sektora tak zwanego finansowego. Jakby w krajach, w których na przykład nie ma twardo osadzonych instytucji finansowych, bankowych, znaczy w krajach, w których są bardzo silnie osadzone instytucje finansowe, bardzo trudno doprowadzić do transformacji technologicznej w postaci używania nawet kart powszechnie. W Polsce i w krajach, które nie do końca, które minęły pewien etap historii, ta transformacja, jakby pokonanie kilku schodów w bardzo szybkim tempie była możliwa właśnie dlatego, że pewien etap ominęliśmy. Jakby ja nigdy nie zgodzę się z takim twierdzeniem, że innowacja nie była potrzebna. Innowacja zawsze jest potrzebna, bo ona po prostu w bardzo szybkim tempie daje nam bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo korzyści. Czy byliśmy wtedy gotowi na tą innowację, czy nie? To jest jakby zupełnie inne pytanie. Albo ocena polityki gospodarczej Polski w latach 90. jest zupełnie inne pytanie. Ale innowacje są zawsze potrzebne. To jest jakby pierwsza rzecz. Chciałem się też odnieść do tego, na ile innowacje muszą być przełomowe. To znaczy 90%, to potoczne twierdzenie, natomiast większość innowacji jest po prostu ulepszeniem czegoś, co już istnieje. To nie są tak zwane innowacje przełomowe, których prawdopodobnie za naszego życia możemy wyliczyć na palcach jednej ręki, które rzeczywiście idą wbrew temu, co rynek proponuje. Natomiast większość innowacji, które dają duży zasób kapitału i dają duże korzyści wynalazcom i państwu, w którym ta innowacja się wydarza, jest ulepszeniem jakiegoś procesu już znanego, czasem nawet znanego przez kilkadziesiąt albo kilkaset lat, więc jakby jeśli chodzi o te innowacje nieprzełomowe, tutaj kontakt z rynkiem jest potrzebny. Jeśli chodzi o te innowacje przełomowe, jakieś kompletne wizjonerstwo osoby, takich przykładów jest naprawdę niewiele i oczywiście, że one niekoniecznie muszą powstać w takim klasycznym modelu, natomiast musimy być na nie otwarci, to jest jakby oczywiste. To jest identyczny kazus, pojawiła się Korea Południowa, ale to jest identyczny kazus, jaki przeżywały Niemcy, szczególnie Prusy Wschodnie i Zachodnie w okresie między 1870 do 1890 na efekcie zjednoczenia i czerpiąc z wiedzy, która została uzyskana przez Anglię, która jako pierwsza rozpoczęła proces masowej industrializacji, Niemcy zyskali duży potencjał rozwoju, nie popełniając tych samych błędów. Tak? W podobny sposób rozwijała się Korea Południowa, która czerpała ze wzorców ze Stanów Zjednoczonych i czerpiąc do pewnego momentu z inwestycji kapitałowych stamtąd. No, tam innowacje, i tu się zgodzę, rzeczywiście były bardzo potrzebne, bo była to gospodarka nastawiona stricte na eksport. I tutaj trzeba było szybko znajdować nowe sposoby na to, żeby nadgonić z produkcją, dogonić z koncepcjami nowych produktów inne kraje konkurujące, bo samą regulacją i samą dostępnością pracy i ceną pracy nie dawało się
w Korei na dłuższą metę konkurować. Natomiast no w Polsce ten system, w którym tania siła robocza była utrzymywana przez dłuższy czas, zaskutkował tym, że Polska jednak się rozwijała i czerpała korzyści. Znaczy ja osobiście uważam, że to kompletnie nie jest prawda. Jak zobaczymy sobie, jakiej wielkości krajem demograficznie jest Korea, jaka specyfika geopolityczna była w tym okresie i w Polsce. To inna kultura po 1989 roku. Kultura to jest jedyna znaczna różnica. To w tym ten kraj również mógł funkcjonować znacznie wolniej przy dużym rynku wewnętrznym, sięgającym 50 czy 60 milionów mieszkańców, więc jakby to nie jest do końca tak, że ten kraj by sobie nie poradził bez innowacji. Natomiast oczywiście jest, że w pewnym momencie kraje mniej rozwinięte naśladują te bardziej rozwinięte i jakby Korea też tak robiła, tak samo jak Polska, natomiast Korea osiągnęła coś więcej. Samsung jest globalnym innowatorem. Ale Samsung produkuje wszystko, z lotniskowców ale jak sobie zobaczymy, najtrudniejsze rynki, najbardziej dochodowe, to są rynki konsumenckie powszechne, czyli na przykład elektronika, motoryzacja i kilka innych jeszcze rynków. Jak sobie zobaczymy na te rynki i zastanowimy się, w których z tych rynków Polska ma jakiegokolwiek globalnego czempiona, nawet europejskiego czempiona, nie ma ani jednej takiej firmy. Jak sobie zobaczymy, jak sobie to porównamy z Koreą, tych firm będzie około 10. No jednak to jest w pewien sposób imponujące. To i mam pytanie o metodę. Jak w takim razie te huby innowacyjności wdrażać w Polsce? Czy to powinno być robione tak, jak pan zaczął, od takich rozwiązań systemowych, które ułatwiają przedsiębiorcom bycie innowacyjnymi, czy powinniśmy działać bardziej w oparciu o duże ośrodki naukowe i tam próbować takie huby innowacji i być może brokerów innowacji wdrażać? Jak to powinno działać? Zależy, jakie mamy innowacje na myśli. Bo jeżeli mówimy o badaniach podstawowych, no to trudno się spodziewać, żeby przyszedł przedsiębiorca i sam ze wszystkim sobie poradził. A mamy potencjał na badania podstawowe w Polsce? Na takie, które oczywiście, że tak. Polska jest na przykład zagłębiem w zakresie biotechnologii. Mamy bardzo silne już nawet prywatne firmy biotechnologiczne i to poza dużymi, największymi, znaczy poza stolicą Polski, czyli na przykład w Krakowie, w Toruniu, w tych ośrodkach. Oczywiste jest, że badania podstawowe to będzie domena tradycyjnie instytutów badawczych, czy firm, które będą korzystały z publicznych pieniędzy, bo jakby badania podstawowe, żeby zostały wdrożone i przeszły przez ten etap badań przemysłowych i rozwojowych, jakby rzeczywiście potrzeba wielu lat. Natomiast mam trochę wrażenie, że w Polsce już został wybrany pewien model rozwoju innowacji. Bardzo dużo działań zostało podjętych przez wiele instytucji, agend badawczych i publicznych. Na przykład Polski Fundusz Rozwoju czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje bardzo dużo rzeczy, o których my tutaj rozmawialiśmy. Od jakby różnego rodzaju programów, przez wsparcie centrów transferu technologii, po różne inne działania. Jakby one są aktywnie wdrażane. Pytanie istotne, na które ja dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć, na ile skutecznie. Bo jakby my w Polsce we wdrażaniu systemu innowacji mocno inspirujemy się izraelskim systemem JOSMA, który został finalnie dobrze oceniony. Natomiast bardzo podobny system w złą stronę został wdrażany w Hiszpanii i tam pomimo angażu bardzo wielu środków też unijnych, miliardów euro, ten system nie przyniósł nic dobrego. Znaczy ten kraj nie stał się hubem, ekosystemem technologii. Może to być uwarunkowanie kulturowe, może to... Ja lubię mówić, że diabeł często tkwi w szczegółach i też w zdiagnozowaniu, jaki jest nasz potencjał i w czym on tkwi. Bo jakby nawet patrząc kompletnie na branżę, że ewidentnie już dzisiaj widzimy, że w jednych branżach Polacy i polscy przedsiębiorcy radzą sobie dobrze. Czy powinniśmy odpuszczać te pozostałe? Jak to powinno działać, pańskim zdaniem? Czy powinniśmy sfokusować się na tych, w których sobie radzimy najlepiej? Tak? Ja nie... To zależy. Nie możemy sobie pozwolić na odpuszczanie. Powinniśmy jakby stworzyć warunki dobre w postaci dobrej legislacji dla wszystkich. Natomiast oczywiście powinniśmy się skupić na tych konkretnych i na przykład dotować niektóre mocniej, czyli bardziej mocniej dotować. Niż inne. To jest trochę... Czyli to jest kwestia ukierunkowania siły, prawda? Bo jeżeli... Tak. Będziemy się rozpraszali na, załóżmy, 50 kierunków, 50 branż, no nie ma szans, żeby ten strumień rzeki pomysłów, za tym idzie środków i zainteresowania, czy to publicznego, czy inwestorów, no był ukierunkowany. Jeżeli wybierzemy sobie, że to będzie automotive, jeżeli wybierzemy sobie, że to będzie medycyna lub nanotechnologia lub druk 3D lub cokolwiek innego i w tą stronę pójdziemy, oto raz, że za zainteresowaniem publicznym pójdzie legislator, bo on się będzie dostosowywał do koniunktury, jakby na to nie patrzeć, do finansowania,
zainteresują się wtedy więksi inwestorzy. No, czy to będzie kapitał wewnętrzny, czy zewnętrzny, to jest tak, tutaj możemy, tu już bardzo ciekawa sytuacja, bo z jednej strony, jeśli chodzi o Koreę Południową, o której wspominaliśmy, oni wybrali sobie jakąś branżę, które uznali w tamtym czasie za przyszłościowe, takie, w której perspektywie iluś lat mogą dać zyski, które będą się rozwijać, a z drugiej strony w Polsce mamy negatywny przykład teraz. Wszyscy wiemy o programach związanych z elektromobilnością. Wszyscy jakby, którzy mieli do czynienia z technologiami związanymi z automotive, z elektromobilnością, wiedzieli, że Polska jako kraj nie ma potencjału do tego, żeby stworzyć swój własny samochód elektryczny oparty w każdym elemencie o polskich, tak, bo jakby po prostu potencjał był za słaby. W ogóle sektor automotive jest takim, w którym funkcjonuje kilka krajów w skali Europy, a największe firmy mają po 50 czy nawet często więcej lat. Jest to bardzo trudny rynek, zwłaszcza w krajach półperyferyjnych, do których zalecamy często Polskę. Ja mam dosyć brutalne podejście do tych kwestii. Jeżeli mamy sobie wybrać branżę, w której chcemy się skupić na dotowaniu, finansowaniu innowacji, i państwo, i instytucje naukowe mają rzeczywiście wywrzeć jakiś wpływ, który będzie przeliczalny na złotówki, tak jak wspomniał pan o Kalifornii, to trzeba spojrzeć na infrastrukturę, surowce, jakie mamy dostępne i kapitał ludzki. Okej, ale ktoś musi podjąć tę decyzję i później konsekwentnie, bo rozumiem, że szukamy w niewłaściwym miejscu. Szukamy w absolutnie niewłaściwym miejscu. Czyli gdzie powinniśmy szukać? Szukamy w najwyższych technologiach. Rzeczywiście mamy masę świetnie wykształconych programistów, których nie potrafimy zatrzymać w kraju. Mamy masę świetnie wykształconych lekarzy, którzy są innowatorami w swoich branżach. Sam znam kilkunastu weterynarzy, a nawet rolników. Problem polega na tym, że to są wszystko branże, to są wszystko sektory, które zostały zagospodarowane przez obcy kapitał, który dąży do tego, żeby przejąć te innowacje na własną rzecz, a mianowicie mowa tutaj o maksymalnie 5, 6, 10 korporacjach, które są skupione w danym sektorze gospodarki. Z punktu widzenia tego, co jest osiągalne, z punktu widzenia dla funduszy venture capital czy pojedynczych innowatorów, nie możemy tutaj mówić o żadnej dysrupcji czy przejęciu technologii innowacyjnej, która byłaby dysruptywna. Ewentualnie na wdrażaniu, implementowaniu pomniejszych patentów, które są rzeczywiście jakimś inkremencyjną poprawą produktu albo jakiejś stosowanej technologii w przemyśle. Natomiast z punktu widzenia tego, gdzie rzeczywiście mamy zagęszczenie kapitału, gdzie ono występuje na dużą skalę, tam gdzie mamy zagęszczenie infrastruktury dostępu do wiedzy, to jest sektor, uwaga, surowców wydobywczy, sektor drzewny, sektor innowacji ekologicznych i innowacje zarządcze. Mamy najlepiej wykształconych menedżerów, na moim zdaniem, na świecie, którzy liznęli już odrobinę świata w ostatnich 20 latach, zaczynają po raz pierwszy od ostatnich 2 lat wracać do kraju. I to jest armia ludzi i to jest know-how, z którego powinniśmy skorzystać i którego możemy wykorzystać. Jeśli chodzi o branżę drzewną, na świecie nie dzieje się nic. Mamy kilkanaście technologii, które są do wykorzystania i do zagospodarowania, chociażby w sektorze budowlanym, który jest najlepiej zinfrastrukturyzowanym sektorem w Polsce, który stanowi trzon polskiej gospodarki, bo to około 30% polskiego PKB to jest sektor budowlany i eksport również odzwierciedla tą gałąź gospodarki bardzo mocno. I to tu powinniśmy szukać innowacji i to tu powinniśmy szukać inwestorów, którzy są gotowi w to zainwestować. Porzucić sny o polskiej Nokii, tak? Znaczy, ja po pierwsze chciałbym, żebyśmy porzucili takie myślenie, że jutro ma dojść do rewolucji. To znaczy, jakby jeśli chodzi o innowacje, my musimy patrzeć na to jak na proces, to znaczy nagromadzenie kolejnych bardzo ciekawych pomysłów, nawet jeśli to będą innowacje na tym poziomie rozwojowym albo przemysłowym, o którym sobie powiedzieliśmy, jakby z czasem te osoby, które stworzą te firmy, potem je sprzedadzą zagranicznym korporacjom, co jakby też jest oczywiste. Powinniśmy po prostu pójść śladem na przykład Estonii czy Szwecji, czyli jakby krajów, które sprzedawały swoje tak zwane unicorny, czy jednorożce w języku polskim. I tutaj przykładem jest na przykład Skype. I jakby ten kapitał potem był inwestowany dalej w tym kraju, jakby po jakimś czasie ten kraj przechodzi jakąś transformację. Ja jestem daleki od powiedzenia, że nie ma branż, w których Polacy się wyróżniają, bo te branże są i teraz możemy je wymienić, ale pierwsza i najważniejsza rzecz w wyborze tych branż, dlatego ja się nie zgadzam z tymi branżami, o których pan wspomniał, jest to, że to muszą być wysokomarżowe branże. Wydaje mi się, że przemysł drzewny nie jest wysokomarżową branżą, mało tego, jest bardzo oparty na dostępie do konkretnego surowca, według mnie to jest złe. I trzecia rzecz, jeśli chodzi o spółki, które oglądam na co dzień i w sektorach, które wydaje się, że rodzimy sobie bardzo dobrze, to po pierwsze to jest przemysł 4.0, czyli wszystkie rzeczy, które pomagają
zautomatyzować przemysł, po drugie to jest polityka kosmiczna, po trzecie to są inteligentne, inteligentne medyczne rozwiązania, po czwarte to są spółki zajmujące się programowaniem, które już dzisiaj zbierają rundy zagraniczne inwestycyjne na poziomie kilkuset milionów euro, więc jakby tych sektorów bardzo ciekawych jest już sporo, tylko my musimy się po prostu na nich skupić i niekoniecznie szukać ich... Sektorów ciekawych jest sporo, ale tak naprawdę nasze osiągnięcia w tym zakresie są bardzo niewielkie. Mamy jedną firmę produkującą czujniki, mamy jedną firmę, którą grzejemy od 4 lat, która wyprodukowała wiertło i raz na jakiś czas świętujemy w telewizji informacje o tym, że jakiejś grupie studentów udało się zaprojektować jakiś wysięgnik na łazika. Nie, mam ogromnie dużo... No tak, że panowie, zwróćcie uwagę, gdzie, mówię teraz jako przedsiębiorca, gdzie można zarobić. Tak? No właśnie, no. Gdzie mamy czasy konsumpcjonizmu, czy nam się to podoba, czy nie. Ludzie chorują, chorowali i będą chorowali i będą wydawali na to pieniądze. I gdzie są pieniądze, tam jest zbyt, czy nam się to podoba, czy nie. Chcemy mieć ciepło w domu, chcemy mieć czym jeździć, chcemy być smart, chcemy mieć dostęp online. Czy nam się to podoba, czy nie, to są kierunki, gdzie będzie największy strumień pieniędzy. Ja rozumiem, że są pewne skoki technologiczne, one będą postępowały i one czasami mogą dokonać jakiegoś przewrotu, natomiast największy strumień pieniędzy, czy tą, czy inną metodą, będzie tam, gdzie się je wydaje. Jeżeli jesteśmy konsumpcjonistami, tak? Czyli musimy się ubrać, musimy zjeść, musimy dojechać, musimy się leczyć, no to i musimy gdzieś mieszkać, tak? I to są te branże, które no najszybciej się będą rozwijały. Ma pan absolutnie rację, ale to jest pytanie, jak się ubrać i co zjeść? Bo na przykład to jest pytanie do pana. Może mamy przestrzeń, w której możemy wskazać jakieś innowacje żywnościowe albo takie, które będą oparte o nasz... W zakresie podstawowych dóbr konsumpcyjnych, takich jak ubieranie się, konsumpcja produktów spożywczych, skala innowacji jest oparta przede wszystkim na innowacjach przemysłowych, inkrementalnych, stopniowym poprawie wydajności produkcji, oszczędzenia odpadów, co jest możliwe dzięki masowej komputeryzacji. Wspominaliśmy chyba w trakcie rozmowy o tym, co daje nam SolidWorks, o tym, co dają nam rozwiązania software'owe. Bardzo dużo miejsca paradoksalnie jest na poprawę wydajności i poprawę rentowności tych sektorów w innowacjach zarządczych i procesowych. Ja podam przykład. Mam znajomego, który założył startup całkiem niedawno. Startup już w tej chwili wydaje mi się, że jest sukcesem. Polega to na redukowaniu zwrotów ubrań zamawianych przez internet. W tej chwili bardzo duża ilość ubrań zamawiana jest przez internet i mniej więcej 40% tych ubrań zamówionych wraca z powrotem do producenta, ponieważ nie pasują. Chodzi o mniejszą liczbę zwrotów. Chodzi o mniejszą liczbę zwrotów opartą o uniwersalną aplikację mierzącą rozmiary. Dokładnie podając swoje wymiary, ona sprawdza, czy to będzie na nas pasować. I udało im się na grupie selektywnej doprowadzić do tego, że te zwroty spadają o 40%, czyli prawie o połowę. To jest bardzo dużo. Ja mam drugi przykład. Smart home. Proszę sobie wyobrazić, jaka jest różnica pomiędzy zastosowaniem rozwiązania opartego na oprogramowaniu prostym, Windowsowym, do sterowania zużyciem energii w domu, z wykorzystaniem oczywiście technologii energooszczędnej w domu. Zakres oszczędności na mieszkaniu 60-metrowym, który my już w tym momencie znamy, który jest powtarzalny i da się na tym zarobić i to jest produkt gotowy tak naprawdę do wręczenia do konsumenta. Różnica jest między przeciętnymi kosztami zużycia energii na poziomie między 320 zł a 69 zł. W skali 10 lat generuje nam oszczędności na poziomie 80 tysięcy zł. No, znaczy ja wrócę do tego projektu. Chociażby z tego względu, że do nas kiedyś zwrócił się przedsiębiorca, który, nazwę nie podam, żeby nie było kryptoreklamy, zrzesza grupę firm z branży modowej, projektantów, twórców, szwaczki, szwalnie i tak dalej, sklepy, z pomysłem dokładnie takim samym. Pierwsze, co u nas padło, e-przemierzalnia. Dlaczego? Żeby można było zdigitalizować. I takie rzeczy się już dzieją na świecie. Okazało się, że wcale nie wyważyliśmy drzwi, nie wiedząc o tym. Wchodzę, digitalizuję swoje ciało, idę do domu i mogę robić sobie dosprzedaż. Tylko tutaj mówimy o takim naprawdę dokładnym zeskanowaniu ciała. Jest tam, pojawił się projekt pewien na galeriach handlowych, pewnie widzieliśmy, nazwy też nie podam, gdzie można było zmierzyć sobie buty. Dokładnie. To też okazało się, że to nie jest naszej polskiej firmy z 3 literami w tytule pomysł, tylko oni zaczerpnęli pomysł ze startupu z 2012 roku, i wzięli go na nasz rynek. My też robimy teraz
projekt stendu, którym będzie można podejść w galerii handlowej, wpisać swoje dane, wybrać dalej, wybrać odpowiednie menu, wybrać dalej, wejść, zeskanować sobie stopy i urządzenie powie, wybierz wkładkę numer 7. Ona będzie po prostu lepiej dobrana niż inna. Nie będzie zwrotu, nie wyrzuci tego ktoś, nie będzie niszczył środowiska. Wracając do tej przymierzalni, jest mniejsza liczba zwrotów. Tak. Mniej kurierów, mniej papierów. Mniej tektury, mniej wszystkiego. Dokładnie. Czy to jest przełom? Nie, to jest dostosowanie siebie do czasów, prawda? Oczywiście. Dzisiaj u nas jeszcze tego nie ma, za granicą w Chinach podchodzimy do przymierzalni, dalej, zaznacz i pani przynosi nam 4 ubrania, które my w wirtualnym lustrze przymierzyliśmy na siebie. Tak, bo jest maszyna atakująca nasze ciało, dokładnie, aplikująca dokładnie, 3D ubranie. Tak. Mogę sobie je zobaczyć. No i ta digitalizacja jest przyszłość. Dzisiaj wszyscy mamy smartfony, dzisiaj aplikacje, czy nam się podoba, czy nie, to też jest kierunek rozwoju. Mamy tych wielu programistów. Już powoli czuję, że się zrosłem ze swoim iPhone'em, szczerze mówiąc. No, my mamy pretensje, mam pretensje do córki czy do syna, że zostawcie telefony. My się śmiejemy, że jak gdzieś przychodzi niedziela, to mówimy, robimy tort. Tort to znaczy, kładziemy telefony i ich nie dotykamy, bo inaczej byśmy nie mogli ze sobą normalnie rozmawiać. No a teraz możemy się na to obrażać, albo możemy to wykorzystać. Tak? No, jeżeli tych programistów, których mamy, zaprzęgniemy, czy to będzie innowacja procesowa, czy technologiczna, to jest rzecz wtórna. To będzie też ten kierunek rozwoju, tak? To, że nie można powiedzieć, że się nie da. Takie mamy czasy i trzeba się do nich dostosować. Te innowacje będą na pewno pomagać. Może ja coś powiem na przekór panom, bo nie do końca uważam, że te przykłady innowacji, których panowie wskazują, są idealne dla Polski. Już powiem dlaczego. Znaczy, uważam, że w Polsce powinniśmy się skupić stricte na innowacjach technologicznych i, żeby to ważne, o twardym, bardzo mocnym komponencie własności intelektualnej. Dlaczego tak uważam? Znajdujemy się w Polsce, czyli w kraju średniej wielkości w Europie. Jeśli chodzi o wielkość finansowania tak zwanego venture capital na świecie, po pierwsze dominuje mniej więcej pół na pół Azja plus Stany Zjednoczone. Więc generalnie, jeśli mamy biznes realizowany w Polsce, którego przewaga opiera się na czymś, co jest jakby łatwe do skopiowania, to mamy kierunki na świecie już, w których przedsiębiorca robiący to samo dostanie kilka razy więcej kapitału, czyli bardzo szybko dogoni nas, zrobi to samo i będzie dla nas bardzo twardą konkurencją. Dlatego ja mocno wierzę w to, że w Polsce, jeśli chcemy rozwijać prawdziwe innowacje, one powinny być innowacjami technologicznymi, czyli produktowymi, o bardzo silnej ochronie własności intelektualnej, dlatego że my jesteśmy wtedy unikalni produktowo. I oczywiście my dorobimy sobie do tego jakąś strategię biznesową, strategię marketingową, ale tylko idąc tą drogą, my jesteśmy w stanie stworzyć coś unikalnego, bo jak sobie zobaczymy i wrócimy do tych krajów, które nam imponują, to ich ta pierwsza przełomowa innowacja była czymś niezwykłym pod względem produktu. Model biznesowy był czymś wtórnym, ale państwa bogate sobie mogą pozwolić na to, żeby robić innowacje oparte o model biznesowy, bo mają bardzo dużo pieniędzy. Wiadomo, że dzisiaj, żeby się przeskalować na cały świat, co jest decydujące, oprócz samego modelu biznesowego, gotówka. W Polsce niestety, i to jest praktyka rynkowa, my nie mamy dostępu do tej gotówki, dlatego jestem daleki od mówienia, że polskie firmy, które mają bardzo podobne rozwiązania do zagranicznych, na przykład amerykańskich albo chińskich, bo to są dwa dominujące kierunki teraz na świecie, są w stanie zrobić coś wielkiego w skali nawet Europy. No ale udało nam się. W branży gier całkiem nieźle nam idzie, na przykład. I to jest branża innowacyjna i to jest branża, w której, no dobry przykład, bo CD Projekt Red, którego akcje, bo jest jedna taka firma w Polsce, więc to jest wyjątek jednak, tak? No, być może wyjątek, ale akcje CD Projektu w listopadzie zeszłego roku były po 95 zł. W tej chwili są po 260. Tak, ewaluacja wyższa niż KGHM-u, tak. Tak. Ja nawiążę do tej ochrony. Przypuszczam, prognozy są takie, że są warte około 400 zł. No, ale właśnie, ten sam CD Projekt, on nie wygrał, znaczy nie stał się popularny dzięki temu, że miał super model biznesowy, fajny marketing, dotarcie do klientów. Oczywiście to też było ważne. Ale co najważniejsze produkt. Było? Produkt. Unikalny, oparty na Wiedźminie. Tak? Dlatego to się, wpisuje w to, co do tej ochrony patentowej. Bez tego ochrony własności, ciężko mówić o jakimkolwiek przełomie. My, jeżeli dzisiaj rozmawiamy z przedsiębiorcami, zgłasza się do mojej firmy przedsiębiorca i mówi, wie pan co, bo ja mam taki pomysł. Ja pierwsze pytanie, jakie ja zadaję, czym on się różni od tego, co ma konkurencja? No, nie ma tego. Okej, co musimy zrobić? Co musimy wyjąć z tego samochodu, żeby on nie jechał? Czyli co musimy zastrzec, żeby tego się nie dało podrobić, a jak się już ktoś to podrobi, to będzie dużo gorsze lub będzie miało dużo miejsce. Albo będzie trwało długo. Albo będzie proces długi. Czyli będzie dużo kosztowało. Jeżeli jest takie core, które sprawia, że reszta urządzenia jest bez znaczenia, najlepszym przykładem, to jest idealna sytuacja. No i nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, jaki jest najprostszy patent na świecie. Jeden z najprostszych patentów na świecie to było jedno zdanie.
znamienny, powiem najpierw, co to było. To była igła maszyny do szycia. Wiecie, jak wygląda maszyna, prawda? Swojego czasu to była ogromna maszyneria, sprzęt. Co jest warta maszyna do szycia, ubrań czy butów, czegokolwiek, bez igły? Nic. Wiecie, jak brzmiał patent? Znamiennym jest, że otwór na nić jest na czubku igły. Spróbujcie to obejść. No w innym miejscu trzeba byłoby zlokalizować. No nie da się. Po prostu się nie da. Więc jeśli się nie da, to każdy, kto produkuje maszynę, musi od gościa, który wynalazł i opatentował igłę, zapłacić. To jest innowacja technologiczna. I tu mówimy o czymś, co jest core. Tak, ja zachęcam nas do myślenia o takich innowacjach, a nie biznesowych, marketingowych, czy wszystko, co jest dookoła, jest otoczką. Ja jestem ciekaw, jakie branże pan typuje na te, które będą w przestrzeni najbliższej dekady tymi, które będą ciągnąć polską gospodarkę do góry? Okej, mówimy o takich, które będą, które będą największe, czy o takich, które uważam, że stworzą... Nie, o takich, które będą najbardziej innowacyjne i stworzą to... Czy takie, które napędzą największy obrót? Tak, bo to są dwa inne pytania. To są dwie różne rzeczy. Dobrze, to zacznijmy od tych, które zapewnią największy obrót. Największy obrót zapewnią spółki, które cechują się tym samym, co spółka Booksy, czyli spółka Znany Lekarz, które zajmują się, czyli to są biznesy konsumenckie najczęściej, działające w modelu B2B2C lub B2B2C, które są skalowane w modelu SaaS-owym. Najczęściej to są marketplace'y, czyli bardzo prostym, bardzo skalowalnym, bardzo łatwym do jakby wdrożenia na całym świecie, nawet posiadając siedzibę w Polsce i inwestorów z Polski. To będą startupy tego typu działające w tym modelu biznesowym, które w najbliższych latach zdobędą największe zdecydowanie finansowanie i będą takim polskim Skype'em. Według mnie w najbliższych 5 latach takich spółek będzie kilka w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o takie, które wpłyną na trwałe innowacje, to jest użycie sztucznej inteligencji w połączeniu z jakimś twardym sektorem technologicznym, na przykład przemysłem 4.0, o którym na początku powiedziałem, na przykład medycyną, urządzeniami medycznymi, albo na przykład sektorem kosmicznym, który dzisiaj służy do predykcji wielu danych i zbieraniu wielu informacji. To są jakieś takie 3 sektory, które pierwsze do głowy mi przyszły. Natomiast to będzie połączenie sztucznej inteligencji, czyli oprogramowania, z jakimś tradycyjną dziedziną, w której potrzebne jest urządzenie. Według mnie tutaj stworzymy coś unikalnego, coś, co przetrwa więcej niż jedno pokolenie. Te pierwsze firmy, o którym panu wspomniałem, te oprogramowanie, które zdobędą dużo pieniędzy, one zdecydowanie będą duże, natomiast one zostaną sprzedane do większych graczy takich jak Wielka Piątka, czyli Facebook, Amazon, tak, bo tak musi być i te rynki się będą tak konsolidowały. Natomiast unikalność technologiczną, produktową, żeby tak precyzyjnie powiedzieć, że będziemy szukać na styku sztucznej inteligencji, czyli oprogramowania, tradycyjnymi branżami, także takimi, w którym pan tutaj działa. Czyli optymistycznie możemy zakończyć. Ja jestem optymistą. Z przykładów dobrze było, żebyśmy się uczyli, tak? Czyli niech mądrzejsi od nas wykładają, jak tego biznesu w ten sposób nie zepsuć. Natomiast nie możemy też mówić, że jest tak źle, patrząc nawet na dotacje, czy nawet nie, jesteśmy po wyborach, tak? Żeby nie wypowiadać się na tematy polityczne, czy ci, czy tamci. No jednak jest jakieś nasze, nie nasze, zewnętrzne, niezewnętrzne stymulowanie tego rozwoju w kierunku innowacji. Nie było kiedyś dotacji na innowacje, dzisiaj są. Ja wiem po sobie, że wielokrotnie nam zależało, tak, nasza firma do dzisiaj dostała ponad 30 nagród za innowacyjne wdrożone produkty w rehabilitacji, ortopedii i podologii. I nie tyle mi to pomogło, co naszym klientom otrzymać dofinansowanie na otworzenie placówki, zakup urządzeń, które są innowacyjne. Czy to one są w skali kraju, czy w skali świata, to jest inna kwestia. Czyli jest domino innowacyjności. Czyli jest to, dzisiaj nawet jak spojrzycie na większość dofinansowań tego typu unijnych, czy nam się to podoba, czy nie, wymogiem formalnym jest pokaż, że to jest innowacyjne. Czyli udowodnij, że to, co robisz, jest innowacyjne. I te czy inne rządy kierunkują te środki. No, oczywiście, z naszej kieszeni, jeśli mogę dokończyć. Środki są i są powoli ukierunkowywane, dostajemy je, tak czy inaczej, nie umiemy je często po nie sięgać. Ja powiem, że dziś wiem, że mi się wielokrotnie należało, nie sięgałem po nie, bo twierdziłem, że to nie moje, bo twierdziłem, że to jest dług, który społeczeństwo będzie spłacać, ale jak ja nie sięgnę po te środki, to sięgnie ktoś inny i spożytkuje może i mniej efektywnie. Dzisiaj mówimy o sztucznej inteligencji, spójrzmy. NCBR podzielił projekt na 2. Podzielił na wszystko i na sztuczną inteligencję, tak? Czyli wydzielił 2 grupy kierunków, w których przedsiębiorcy mogą sięgać po środki. Czyli ktoś już dostrzegł, że ta sztuczna inteligencja, aplikacja plus coś jeszcze mądre, to jest jakiś kierunek i wydzielił, i to nie jest tak, że to jest 10 do 1, tylko tam jest 5 do 1, proporcja środków, które popłynęły.
może nam się to podobać, czy nie, no to jest też stymulowanie rozwoju, bo jeżeli, na, no, ale to jeżeli, jest ta decyzja, jeżeli nasz partner dostał na druk 3D, powiedzmy, 15 milionów złotych, gdzie on pójdzie? Czy on pójdzie w druk domów, czy druk łodzi, czy może w implanty? Jaką technologię rozwinie? Ale to jest jakiś zastrzyk, który no, w jakiś sposób kierunkuje. No i dobrze, jeżeli ten strumień pieniędzy, który no, zainkubuje rozwój, pójdzie w dobrą stronę. Miejmy nadzieję, że o sztucznej inteligencji i temu, że będziemy kłaść na nią nacisk, nie będziemy mówić tak samo za kilka lat, jak mówimy o elektromobilności dziś, tak? To takim czymś możemy zakończyć. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję.